being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siemanom, z tym tutaj popa w kolejnym materiale, w tym materiale znowu nietypowy materiał, jak dla mnie, ponieważ w tym materiale zadam wam jedno krótkie pytanie. Czy nie dzisiaj już drwala, bo ja wczoraj jadłem drwala pierwszego w tym sezonie. W ogóle to był mój drugi drwal w życiu. A drwale chyba istnieją od 2012 czy 2013 roku. A to jest to był mój drugi drwal w życiu. Ale drwal jak drwal, ja miałem wersję taką, czyli na ostro, z tymi nowymi frytkami. Moim zdaniem frytki no nie robią zbyt dużej roboty, może jak są ciepłe, ja miałem lekko ostudzone, więc nie było jakiegoś show, ale szanuję Maka za to, że jest coś innego, jeżeli chodzi o frytki, chociaż te standardowe są moimi ulubionymi. A jeżeli chodzi o samego drwala, to był to właśnie, tak jak mówiłem, drwal na ostro. Kolejka za każdym razem jest podrwala, odkąd się pojawił, bardzo duża. Codziennie jest bardzo dużo ludzi i bardzo dużo zamówień, więc nawet bywało tak, że tych drwali brakowało. No mnie ten drwal smakuje, chociaż ja miałem mało papryczek, jalapeno jakoś nie przepaliło mi gardła. Nie poczułem za mocno tego, żeby to było takie strasznie ostre. Jest też drwal z kurczakiem, drwal standardowy ze zwykłym kotletem, drwal z na owocowo, czyli z taką konfiturą. I w zeszłym roku był drwal wege i z tego co wiem od ludzi, którzy są wege, strasznie im tego drwala wege brakuje. No to trzeba by się chyba skonsultować z samą instytucją McDonalda, żeby drwal wege wrócił, albo musiałaby być jakaś duża petycja internetowa chociażby, żeby wrócili to za przyszłym roku. Jedyne czego żałuję za każdym razem w drwalu, to to, że on jest tylko raz w roku, bo on jest naprawdę tak dobry, że mógłbym go jeść co, nie wiem, co miesiąc. No ale może z jednej strony dobrze, bo jak jest coś w dużej ilości, ale raz w roku, to ludzie na to dłużej czekają i dzięki temu też jest większy hype na to, bo w tym roku nawet pojawiła się taka reklama w telewizji, gdzie ludzie nagrywali relacje telefonami, że czekają na drwala i jak dostali jakieś tam przedpremierowe zaproszenie, to byli zajarani. Pewnie tą reklamę widzieliście. To jest nic nowego, bo drwal jest od ponad 10 dni, więc pewnie już większość z was drwala jadło. Jeśli nie, albo jeśli nie jedliście w ogóle, to spróbujcie. Ciekawe, czy temu gościowi tam na końcu, czyli temu tu, czyli Goku, smakowałby taki drwal i ile musiałbyś takich zjeść, żeby
żeby nabrać nowych sił do walki. No podejrzewam, że on by to takich zjadłby z 500 plus. No bo w końcu jedzenie to siła napędowa nie tylko ludzi, ale i Saiyan, więc myślę, że Goku czy Vegeta zjedliby ich po 500 plus na głowę. A powiedzcie mi w komentarzu, ile wy w tym roku zjedliście, albo ile macie zamiar zjeść drwali. Ja przypnę serduszko temu, który napisze jakąś liczbę. I jeżeli się okaże, że ta liczba pokrywa się z liczbą zjedzonych moich drwali, na razie zjadłem tylko jednego, ale planuję zjeść jeszcze przynajmniej jednego albo dwa. Jeśli się pokryją te liczby w komentarzach, czyli 2, 3 lub więcej, zobaczymy ile dam radę, to 3 osobom, u których ta liczba moja się pokryje, dostaną serduszko z odpowiedzią w komentarzu, więc zobaczymy, kto mi dorówna, albo komu ja dorównam. No i cóż, w tym materiale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. See ya!